Szanowni Państwo, drodzy rodacy, o co toczy się spór? Warto zadać sobie takie podstawowe pytanie i każdy w sumieniu niech na to pytanie odpowie. Czy jest to spór o danie prawa do życia dzieciom z zespołem Downa? Czy jest to spór o niczym nieskrępowaną aborcję? Bo od odpowiedzi na te pytania właśnie zależy stosunek do tego, jak reagujemy na te sytuacje, z którymi mamy do czynienia, na tą dyskusję, która tak rozgorzała, która jest taka gorąca. We wszystkich, we wszystkich tych przypadkach ciąż, w których zagrożone jest życie lub zdrowie kobiety, ten wyrok Trybunału, który zapadł, nie ma do nich odniesienia. Sytuacja... Zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety nie jest objęta tym wyrokiem. A więc te wszystkie kwestie, które niepokoją wielu ludzi, nie są objęte tym wyrokiem. Trzeba to bardzo, bardzo wyraźnie powiedzieć. Dramaty, które przeżywają kobiety, kiedy dowiedzą się, dowiadują się o, o bardzo poważnych. Chorobach, bardzo poważnych chorobach genetycznych lub innych swojego dziecka, swojego płodu, są niewyobrażalne. To są ogromne dramaty, które każdy tylko może ze współczuciem nad nimi się pochylić i z ogromną troską rozumieć to, starać się rozumieć to, co kobieta czuje. Kobiety nie powinny być narażane na, na to, że żeby być zmuszanymi do aktów heroizmu. Stąd ten zapis o zdrowiu i życiu kobiety cały czas jest i nie został wzruszony przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Dalej. Badania prenatalne. Badania prenatalne w ostatnich 3-4 latach zostały rozszerzone. Stosowane są bardzo szerokie zalecenia, a najlepszym dowodem na to jest to, że Badaniom prenatalnym poddanych jest 40% więcej kobiet niż w roku 2015. Ale powiem więcej. Będę zalecał wprowadzenie badań prenatalnych dla wszystkich. Bo dzisiaj to jest dla kobiet powyżej 35 roku życia lub kobiet z różnymi powikłaniami ciąży. Ale będę zalecał badania prenatalne dla wszystkich. Dla wszystkich kobiet, ponieważ jest to bardzo ważne, żeby na jak najwcześniejszym etapie rozpoznać rozwój dziecka bo dzisiaj można ratować także w łonie matki można dokonywać i operacji i różnego rodzaju odpowiedniej terapii która wesprze matkę wesprze dziecko każde dziecko każda kobieta tak właśnie również dziecko przed urodzeniem jest i będzie przedmiotem naszej ogromnej troski i stąd ta propozycja, żeby badaniami prenatalnymi objęte zostały wszystkie kobiety i to będziemy starali się wdrażać w najbliższym czasie. Szanowni Państwo, drodzy Polacy, drogie Polki, wolność wyboru, prawo wyboru jest rzeczywiście kwestią fundamentalną, ale chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że żeby Zrealizować tę wolność wyboru, to trzeba żyć. Ten, kto nie żyje, nie może realizować prawa do wolności wyboru. Dlatego, jakkolwiek wolność wyboru jest ważnym prawem, to jest ograniczona podstawowym prawem do życia, od którego zależy w ogóle to, czy wolność wyboru może być realizowana. Wolność wyboru naszej polskiej tradycji, ale nie tylko, jest przecież również i także zapisana w Konstytucji, jest również w artykule 30 zależna od godności człowieka. Godność jest tą niezbywalną wartością, niezbywalną również konstytucyjną wartością, która leży u podstaw bardzo wielu naszych wyborów, bardzo wielu naszych zachowań. Trzeba żyć, aby później móc w ogóle wybierać. Szanowni Państwo, wiem, że bardzo wiele różnych sytuacji powoduje bardzo wiele emocji, że nie jesteśmy często w stanie sobie wyobrazić, jak różne są to sytuacje. I dlatego chcę podkreślić, że będziemy z ogromną troską podchodzić do wszystkich sytuacji, do wszystkich kobiet i będziemy pomagać kobietom. Będziemy pomagać kobietom, dzieciom po to, żeby mogły się normalnie rozwijać w łonie matki, a później żeby mogły normalnie żyć. Każdy dla kogo dobro rzecz pospolitej jest wartością, powinien dzisiaj starać się doprowadzić do uspokojenia sytuacji, ponieważ to co odbywa się też w przestrzeni publicznej, te akty agresji, napaści, ataków, wandalizmów Akty barbarzyństwa bardzo często są absolutnie niedopuszczalne. Nie zgadzam się, nie ma żadnego przyzwolenia na ataki na nasze świętości, na ludzi, na kościoły, na prawo do realizowania wartości przez innych. Wykluczamy wszelką agresję w życiu publicznym i apeluję z tego miejsca bardzo, bardzo mocno o to, żeby powstrzymać się od jakichkolwiek aktów agresji, bo one mogą prowadzić do eskalacji, która może doprowadzić do czegoś bardzo złego w naszym społeczeństwie. Szanowni Państwo, wiele kobiet czuje dzisiaj na skutek tej sytuacji i, i również wcześniej czuła pewną dezorientację, lęk. Dlatego raz jeszcze chcę wyraźnie podkreślić, o co chodzi. W tym, wyroku. w tym wyroku chodzi o wykluczenie tak przesłanki eugenicznej, a nie o to, aby wpływać na decyzję w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. Także nie wpływa ten wyrok na sytuację, kiedy ciąża pochodzi z tak zwanego czynu zabronionego gwałtu bądź kaziroctwa. Ten wyrok nie ma wpływu na takie sytuacje. Szanowni państwo, w ostatnich dniach rozmawiałem z wieloma kobietami o tych sytuacjach, które dzisiaj są szeroko komentowane. Także w mojej rodzinie, mam bardzo bliskiej rodzinie, przypadki osób z bardzo daleką niepełnosprawnością. Ale również w mojej najbliższej rodzinie mam przypadki osób, kobiet bardzo mi bliskich, które doświadczyły tego, co jest dzisiaj przedmiotem dyskusji tego stanu rzeczywistego, który jest przedmiotem dzisiejszej dyskusji. I mogę powiedzieć, że każdej kobiecie należy się szacunek, troska, podziw za jej odwagę bardzo często, ponieważ to na niej spoczywa przede wszystkim ta podstawowa decyzja dotycząca właśnie jej życia, jej zdrowia w kontekście w kontekście również dziecka. Szanowni państwo, raz jeszcze chcę podkreślić, że dzisiejsze wzburzenie, dzisiejsze sytuacje, z którymi mamy do czynienia na ulicach i które oznaczają akty agresji, akty wandalizmu, napaści, ataków są jak najbardziej są absolutnie wykluczone, nie powinny mieć miejsca. Będziemy im ze stanowczością przeciwdziałać, ponieważ one burzą ład społeczny i prowadzą do nierespektowania prawa, nierespektowania również praworządności. Chronimy życie, i dlatego apeluję do wszystkich, którzy w obecnej sytuacji dopuszczają się łamania prawa, żeby tego nie robili, ponieważ. Żyjemy również w szczególnym czasie epidemii i także protesty muszą być ograniczone zasadami epidemii. Epidemia jest groźna poprzez łamanie zasad epidemii. W ten sposób nie tylko lekceważymy własne, e, pod, własne życie, ale przede wszystkim nie chronimy innych, a więc chroniąc siebie i przestrzegając zas zasad, które obowiązują. W epidemii chronimy także innych i miejmy to na uwadze w tych szczególnych dniach, kiedy doświadczamy ogromnego ryzyka, ryzyka niekontrolowanego przyrostu, niekro, niekontrolowanego przyrostu zakażeń. To ryzyko jest ryzykiem również dla miejsc pracy, dla życia bardzo wielu milionów Polaków. Dlatego apeluję także do milczącej większości polskich rodzin. Apeluję i dziękuję za Wasz spokój dla wszystkich rodzin, którzy, które z troską pochylają się nad każdą sytuacją, także dotyczącą tych stanów rzeczywistych, które dzisiaj są dyskutowane. I proszę, żeby ta mądrość milczącej w większości przeważyła, żeby nie doprowadzić do eskalacji tego sporu. Apeluję o spokój, o brak agresji, o poszanowanie tradycji naszych ojców, naszych przodków. Polska jest jedna i musimy wszyscy się w niej odnaleźć. Wszyscy musimy znaleźć się, znaleźć w niej swój dom. Różnijmy się, wspierajmy się, ale musimy potrafić ze sobą rozmawiać i szanujmy się nawzajem. Do mediów apeluję o niepodsycanie tego sporu. Apeluję do wszystkich mediów o łagodzenie tego sporu. Dziś potrzebujemy przede wszystkim namysłu. I szacunku, szacunku i zrozumienia dla kobiet, dla rodzin i potrzebujemy troski o dzieci.